Dzień dobry. Wojna w Iranie to nasza wojna. Nie zdziw się, jeśli to zdanie z ust prominentnych polskich polityków padnie jeszcze w ten weekend, a media głównego nurtu, jedno przez drugie, będą odmieniać je przez wszystkie przypadki i prewencyjnie szkalować każdego, kto będzie śmiał zwrócić uwagę na dwa oczywiste fakty. Pierwszy, Iran od niepamiętnych czasów nic złego nam nie zrobił, a społeczeństwo, naród irański nas generalnie lubi, szanuje i jest do nas pozytywnie nastawiony. W związku z tym my jako Polska i Polacy nie mamy żadnego interesu w ładowanie się w konflikt zbrojny z Iranem. Natomiast Izrael już przeciwnie, lubi nas oszkalować, a zdaje się, że ostatnio zabił nam obywatela i nazwał to wypadkiem, ale spoko, przecież w mediach głównego nurtu powiedzieli, że sprawcy zostali ukarani. Zapomnieli powiedzieć, że naganą. Dlaczego to wszystko mówię? Ano dlatego, że jak alarmują Amerykanie, którym przecież zawsze można wierzyć, Iran już w ten weekend może zaatakować Izrael. I czy to będzie prawda, czy tylko nam tak powiedzą, a tak naprawdę będzie to operacja fałszywej flagi, nie będzie miało żadnego znaczenia. Podobnie jak w lutym 2022, czy też w 2020 roku, w czasie zarazy, będzie nam w mediach przedstawiona jedna jedynie słuszna narracja, a każdy, kto się z tą narracją nie będzie zgadzał lub, co gorsza, będzie śmiał zadawać słuszne pytania, na które powinny zostać udzielone odpowiedzi, będzie atakowany, szkalowany, odsądzany od czci i wiary i będzie robiona narracja wykluczająca, zmierzająca w celu odseparowania ludzi zadających niewygodne pytania. Na zasadzie z tymi ludźmi nie rozmawiamy. Pamiętamy, w 2020 roku, jak ktoś zadawał pytanie, jak to jest, że ówczesny minister zdrowia najpierw mówił, że maseczki kompletnie nic nie dają i wyśmiewał ludzi ich noszących, a chwilę potem kazał je nosić, to był, co był? Antyszczepem był foliarzem, był płaskoziemcą i tak dalej. W 2022 w lutym, jak ktoś na przykład zadawał pytanie, ej, ale jak to jest, że jeszcze 5 dni temu mówiono, że jeśli nie wprowadzimy przymusowych, masowych szczepień na zarazę, to w Polsce może być, uwaga, 1 000 000 chorych w szpitalu na zarazę jednego dnia, a teraz nagle wpuszczamy wiele milionów uchodźców ze wschodu, którzy w większości są kompletnie niezaszczepieni i żeby nie wzbudzać podejrzeń ludzi, to na wszelki wypadek odwołujemy pandemię. No to taki człowiek był nazywany agentem Kremla. Podobnie jak człowiek, który zwraca uwagę, ej, ale przecież jeszcze tydzień temu nie chcieliście wpuszczać przez naszą granicę z Białorusią ludzi, których tam Baćka zwiózł, a teraz wpuszczacie ich legalnie przez granicę z Ukrainą. Po prostu wpuszczacie wszystkich jak leci, również tych baćkowych turystów. To jest coś nienormalnego. No to się okazywało, że ktoś, kto chce dbać o bezpieczeństwo Polski, żeby nie wpuszczać tu potencjalnych na przykład terrorystów rosyjskich wmieszanych wśród uchodźców z Ukrainą, no to jest propagatorem rosyjskiej narracji, bo przeciwko ewentualnemu wmieszaniu rosyjskich agentów jest ktoś, kto popiera Rosję. Taka narracja, ale przyjęła się. I teraz też prawdopodobnie, jak tylko zaczną nam mówić, że wojna z Iranem to nasza wojna, to też, ponieważ będzie to kompletnie nielogiczne, to wszystkich ludzi, którzy będą starali się używać logicznych argumentów, żeby wytłumaczyć nam, że umieranie za interesy, w tym wypadku Izraela, to nie jest polska racja stanu, to na pewno ci ludzie będą odsądzani od czci i wiary. A dlaczego to mówię? Zwłaszcza, że no przecież dzisiaj miało nie być vloga już wieczornego. No ale dlatego, że to właśnie wiele wskazuje na to, że w poniedziałek ten vlog być może będzie już nieaktualny. Miejmy nadzieję, że dlatego, że tej wojny nie uda im się rozpętać. Natomiast wiele wskazuje na to, że próbują. Pytanie, kto? Według mediów głównego nurtu, cytujących na przykład Francję czy Stany Zjednoczone, oczywiście Iran. Czy jest to prawda? Pewnie za kilkadziesiąt lat powiedzą o tym historycy. Być może rzeczywiście. Tak, ja tego nie neguję, nie mam żadnego interesu w propagowaniu narracji irańskiej. Jedyne, jaki mam interes, to propagowanie polskiej racji narodowej i upominanie się o interesy Polaków. Dlaczego mam taki interes? Bo jestem Polakiem.
moja rodzina to Polacy, więc upominanie się o interesy Polaków jest upominaniem się o interesy swoje i moich bliskich oraz upominanie się o interesy Polski, bo jest to kraj, w którym żyję, w którym mam nieruchomości, w której mieszkają moi bliscy. I to jest jedyny interes, jaki ja reprezentuję, Polski i Polaków. Szkoda, że tak rzadko ten interes jest reprezentowany przez polityków w Polsce i przez media głównego nurtu w Polsce występujące, bo wtedy ja bym był niepotrzebny. No ale z drugiej strony dzięki temu mam wyświetlenie. Słuchajcie, po tym wstępie zwróćmy uwagę na kilka artykułów. Pierwszy artykuł to jest, drodzy Państwo, wirtualna Polska, która cały czas ma flagę Ukrainy w logo. Napisał pan Adam Zygiel, tytuł: Iran zaatakuje, Francja odradza obywatelom podróże do Izraela. No i, drodzy Państwo, jeszcze portal Interia. Doba, maksymalnie dwie, media w USA ostrzegają i wskazują kluczowy kierunek oraz, drodzy Państwo, jeszcze Onet. Net, do ataku na Izrael może dojść już w ten weekend. Iran jest jak tykająca bomba, rośnie ryzyko wybuchu kolejnej wielkiej wojny. I to wszystko dzieje się w kontekście, w bardzo istotnym kontekście giełdowym. Po pierwsze, złoto od jakiegoś czasu bardzo mocno idzie w górę i srebro idzie w górę, w tym bardzo mocno idzie w górę srebro i złoto fizyczne. Bo jak pewnie wiecie, kruszce mają dwie postacie. Tak zwany kruszec papierowy, który istnieje tylko wirtualnie i to jest, tak naprawdę są zakłady o wartość tego waloru i to nie ma nic wspólnego z faktycznym złotem. No i tak zwane złoto fizyczne, czyli sztabki, monety, podobnie srebro. I o ile wahania na tym złocie i srebrze papierowym, to jest czysta spekulacja, o tyle to, że bardzo mocno rośnie srebro i złoto, złoto fizyczne, no to już bardzo, bardzo, bardzo wiele wskazuje. Natomiast oficjalny kurs złota w chwili obecnej, gdy kręcę ten vlog, to jest prawie 2400 dolarów za uncję, czyli 31 gram z hakiem, oraz srebra 30 dolarów za uncję. O czym to świadczy? Przede wszystkim świadczy to o tym, że no, drodzy Państwo, takie rzeczy zwykle dzieją się przed wojną. Powiedzmy to wprost. Przed wojną przed wojną na Ukrainie też bardzo mocno drożały kruszce, bo wiadomo, że jak jest wojna, to zaczynają się robić bardzo poważne zawirowania na walutach. Może być w ogóle problem z kupowaniem za waluty, natomiast za złoto zawsze się kupi. Na przykład Rosja omija sankcje, płacąc sztabkami złota. I to, że rośnie złoto papierowe, to znaczy, że rynki obstawiają, że będzie wojna. Natomiast to, że jakby dodatkowo rośnie ten spread między oficjalnym kursem złota a faktyczną ceną wyrobu złotego, sztabki czy monety, czyli tak zwanego złota fizycznego, świadczy, że w pewnych obszarach zwykli ludzie również szykują się na konflikt zbrojny. Zwłaszcza świadczy o tym to, że srebro rośnie nie dużo szybciej niż złoto. O co chodzi? Chodzi o to, że złota moneta jest bardzo droga. Już słyszeliśmy przed chwilą, oficjalny kurs złota to jest jakieś 2400 dolarów plus minus, natomiast faktycznie złota moneta potrafi kosztować 3000 dolarów, jest droższa. No to oczywista sprawa, że taką złotą monetą no raczej zwykli ludzie na co dzień się nie będą posługiwać przy realizacji swoich zobowiązań. Natomiast srebrna moneta, która kosztuje 30, gdzie kurs srebra oficjalnie to jest około 30, kurs srebra w chwili obecnej to jest około 30 dolarów, ale srebrna moneta będzie kosztować za 40 dolarów, no to taką srebrną monetą, czy kilkoma takimi srebrnymi monetami za jedzenie, za paliwo, czy łapówkę dla celnika, żeby cię, czy tam pogranicznika, żeby cię wypuścił, o to już prędzej. Także to, że rosną kursy złota, świadczy o tym, że, no, że rynki, ale także społeczeństwa, być może także państwa, szykują się do wojny.
Podobnie o tym świadczy też wzrost cen ropy, mimo tego, że Ukraina rozwala Rosji rafinerię, w związku z tym zmniejsza się popyt na ropę, nie na paliwa, które są robione z ropy, tylko na ropę. Więc powinna cena ropy jako takiej spadać, a ona rośnie. To jest skutek obaw o wojnę. I rynki też ewidentnie wyceniają prawdopodobieństwo wpierdzielenia Polski w tę wojnę. Drodzy Państwo, złoty gruntownie traci na wartości. Dziś w piątek dolar kosztuje już 4 złote 2 grosze, podrożał o ponad 1%, euro drożeje, frank drożeje, no wszystkie waluty drożeją, za to spada bardzo mocno polska giełda. To znaczy, że rynki wyceniają nie tylko wojnę, ale również zaangażowanie w Polski w tą wojnę. Pamiętajcie, że rynki zwykle wiedzą lepiej i wcześniej, co się będzie działo. Spekulanci giełdowi zarabiają pieniądze dzięki temu, że właśnie wiedzą lepiej i wcześniej, co się będzie działo. I w kontekście tego poczytajmy sobie te artykuły. Ach, i jeszcze, dlaczego ja zwróciłem uwagę, że to wcale nie musi być tak, że Iran naprawdę zaatakuje. Ano dlatego, że Iran do ataku, żeby mieć pretekst do ataku znowu odwetowego na Iran, ten Iran do ataku jest prowokowany co najmniej od 2020 roku. Co najmniej. Jeszcze przed zarazą, w 2020 roku, odstrzelili Amerykanie pana Sulejmaniego, no, czym prowokując Iran do odwetu, że co mogło się skończyć trzecią wojną światową. Przypominam, że rok 2020 przywitaliśmy nagłówkami w mediach głównego nurtu, czy czeka nas trzecia wojna światowa. Tak one wtedy zinterpretowały tą akcję z odstrzeleniem pana Sulejmaniego. Teraz natomiast i co jakiś czas są właśnie jakieś ataki na Iran. Ostatnio, dosłownie chyba tydzień temu, ponad tydzień temu, prawie 2 tygodnie, czy około 2 tygodnie temu, był uprzejmy Izrael zaatakować placówkę dyplomatyczną Iranu na terenie bodajże Syrii albo Libanu, już nie pamiętam, w każdym razie, gdzie no, Izraelczycy ostrzelali placówkę dyplomatyczną, kompleks, gdzie była ambasada, konsulat i wille pracowników, w tym ambasadora, i ostrzelali ten kompleks, zabili iluś tam bardzo poważnych wojskowych. Iran w odpowiedzi powiedział, że nie zamierza się mścić, że nie zamierza atakować Izraela, nie zamierza też zaatakować żadnych obiektów amerykańskich, co oczywiście może nie być prawdą, no bo generalnie twierdzenie, zakładanie, że polityk mówi prawdę, to moim skromnym zdaniem jest takie trochę dość mało rozsądne, no ale zwróćmy uwagę, że drodzy Państwo, to już będzie ponad 2020, 2021, 2022, od ponad 4 lat przecież tych ataków nie mamy, więc tutaj coś, no ewidentnie się jest coś grane. Także, no i w tym kontekście właśnie sobie poczytajmy, drodzy Państwo, co oni tam piszą. Może zacznijmy od Interi. Doba, maksymalnie 2. Media w USA ostrzegają i wskazują kluczowy kierunek. Stany Zjednoczone deklarują, że zrobią wszystko, aby chronić bezpieczeństwo Izraela, ale nie chcą angażować się w nowy konflikt na Bliskim Wschodzie. Oświadczył przedstawiciel Białego Domu. Czyli zrobią wszystko, ale nie chcą się angażować. Czyli może na przykład jakiś inny kraj władują w ten konflikt. Oświadczył przedstawiciel Białego Domu. To pokłosie izraelskiego nalotu na konsulat Iranu w Damaszku. Jednocześnie USA nie wykluczają, że w najbliższym czasie dojdzie do odwetu Iranu na Izrael. Z kolei amerykański dziennik ostrzega, że atak może nastąpić w ciągu najbliższych 24 do 48 godzin, no czyli jeszcze w ten weekend. Stany Zjednoczone nie wykluczają w najbliższych dniach odwetowego ataku Iranu na Izrael, ale nie takiego, który spowoduje wciągnięcie Waszyngtonu w nową wojnę oraz eskalację konfliktu na Bliskim Wschodzie, oświadczył cytowany przez agencję Reutera anonimowy przedstawiciel Bliskiego Wschodu. Ostrzał ambasady Iranu, obawa przed eskalacją.
Wcześniej władze amerykańskie zapewniły Teheran, że USA nie brało udziału w nalocie na irańską placówkę dyplomatyczną w stolicy Syrii. Rzeczniczka prasowa Białego Domu, Karine Jean-Pierre, ostrzegła Iran, aby nie używał ataku jako pretekstu do eskalacji napięcia w regionie. Izrael oficjalnie nie przyznał się do ataku, ale też nie zaprzeczył. W poniedziałkowym bombardowaniu zginęło 7 członków irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, w tym 2 generałów odpowiadających za zagraniczne działania militarne Iranu. Najwyższy przywódca Iranu, Ayatollah al-Khomeini, zapowiedział, że Izrael musi zostać i zostanie ukarany. Amerykański dziennik The Wall Street Journal, powołując się na osobę zaznajomioną ze sprawą, przekazał w poniedziałek, że Izrael przygotowuje się do bezpośredniego ataku Iranu, który może nastąpić w ciągu najbliższych 24 do 48 godzin. Drodzy Państwo, osoba zaznajomiona ze sprawą, czyli osoba, która kompletnie może nie istnieć i dziennikarzem sobie tylko wymyślił, istnieje tylko w głowie dziennikarza, lub też jest to na przykład agent Mossadu, który w ten sposób przygotowuje opinię publiczną, żeby opinia publiczna tutaj już była taka szykowana, oswajana z tym, że będzie bestialski atak na Izrael, musimy temu Izraelowi pomagać, bo co z tego, że Izrael ostatnio w Palestynie zabił 15 tysięcy dzieci około, czyli zdecydowanie więcej niż Putin w Ukrainie, ale Izraelowi trzeba pomagać i nie wolno tutaj w ogóle symetryzować. Jak Izrael zabija dzieci, to jest zupełnie co innego niż jak Putin zabija dzieci. Boże drogi. Koszmar. Z informacji źródła WSJ wynika, czyli Wall Street Journal, wynika, że choć w Teheranie omawiane są plany zapowiedzianego ataku na Izrael, to nie została jeszcze podjęta ostateczna decyzja. Minister spraw zagranicznych Iranu Hossein Amir Abdahilian w czwartkowej rozmowie telefonicznej z szefową dyplomacji RFN Anello Baerbock zapewnił, że Teheran odpowie na izraelski atak, lecz odpowiedź będzie miała charakter ograniczony, tak aby nie doprowadzić do wzrostu napięcia w regionie. Jak informują media, rozmowa została przeprowadzona z inicjatywy strony niemieckiej na prośbę administracji USA. W ramach amerykańskich wysiłków na rzecz złagodzenia napięcia na Bliskim Wschodzie szef amerykańskiej dyplomacji Antony Blinken rozmawiał z ministrem obrony Izraela Joawem Galantem. No jakoś generalnie już widzę, jak Izrael się posłucha tego, co mu powie ten pan. Raczej generalnie Izrael znany jest z tego, że swoje interesy przedkłada ponad wszystkie inne. Wirtualna Polska. Adam Zygiel. Iran zaatakuje, Francja odradza obywatelom podróże do Izraela. Minister spraw zagranicznych, a to wcześniej była Interia. Iran zaatakuje, Francja odradza obywatelom podróże do Izraela. Minister spraw zagranicznych Francji, Stephen Séjourné, wystosował apel, w którym kategorycznie odradza rodakom podróże do Iranu, Libanu, Izraela i na terytoria palestyńskie. No, na te terytoria palestyńskie to zdecydowanie, bo tam Izrael grasuje i mogą na przykład rakietę z powietrza wysadzić i nie daj Boże, taka rakieta przed uderzeniem jeszcze zapisze cię do Hamasu i potem powiedzą, że ty jesteś terrorysta i dlatego cię ściągnęli. Séjourné miał również wezwać do powrotu dyplomatów i ich rodzin z placówek w Teheranie. No czyli skoro placówek w Teheranie, to znaczy, że szykuje się atak na Iran, a nie Iranu, tak? Nie uciekasz z kraju, który ma zaatakować, tylko uciekasz z kraju, który ma zostać zaatakowany. To jest w miarę oczywiste. Apel ministra nastąpił po spotkaniu kryzysowym zwołanym w związku z rosnącą groźbą ataku Iranu na Izrael. Wcześniej Stany Zjednoczone poleciły swoim pracownikom i członkom ich rodzin, by nie wyjeżdżali poza Tel Awiw, Jerozolimę i Beer
Szeweł. Iran zaatakuje. Izrael został 1 kwietnia ostrzelany. To już było, drodzy Państwo, w innych artykułach też. No i drodzy Państwo, Onet. Tutaj na podstawie Politico, artykuł pani Lara Seligan, Aleksandra Warda i Nahala Tusi. Onet. Do ataku na Izrael może dojść już w ten weekend. Iran jest jak tykająca bomba. Rośnie ryzyko wybuchu kolejnej wielkiej wojny. Stany Zjednoczone przewidują, że na dniach Iran przeprowadzi duży atak rakietowy na Izrael. To odpowiedź na zamach z 1 kwietnia w stolicy Syrii, Damaszku. Eksperci twierdzą, że może to doprowadzić do wojny regionalnej, w którą prawdopodobnie zaangażują się także Stany Zjednoczone. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, by chronić bezpieczeństwo Izraela, dodaje Waszyngton, który przygotowuje się właśnie na poważną eskalację w niezwykle zapalnym regionie. A co za tym idzie, Amerykanie znowu będą mieli Ukrainę gdzieś, a co za tym idzie, znowu my zostaniemy poproszeni o większe, te poproszeni to jest oczywiście w cudzysłowie, poproszeni o większe zaangażowanie we wsparcie Ukrainy. Nie daj Boże tym razem już nie tylko pieniędzmi i sprzętem, ale również własnym życiem. Administracja Joe Bidena przewiduje, że Iran planuje większy niż zwykle atak powietrzny na Izrael, do którego prawdopodobnie dojdzie w nadchodzących dniach. Miałby on zostać przeprowadzony za pomocą pocisków rakietowych i dronów, informują w rozmowie z Politico dwaj amerykańscy urzędnicy, którym przyznano anonimowość w celu ujawnienia poufnych informacji. Czyli jeszcze raz podkreślę, no anonimowi, czyli bardzo często to oznacza, przepraszam za wyrażenie, nieistniejące. Bo to może się okazać, że to na przykład Mossad. Rada Bezpieczeństwa Narodowego USA odmówiła komentarza, ale prezydent Joe Biden podczas środowej konferencji prasowej powiedział, że Iran grozi znaczącym atakiem na Izrael. Nasze zaangażowanie na rzecz bezpieczeństwa Izraela przed zagrożeniem ze strony Iranu i jego pełnomocników jest żelazne. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, by chronić bezpieczeństwo Izraela, skomentował Biden. Kiedy atakują konsulat, to tak, jakby zaatakowali naszą ziemię. Zły reżim popełnił błąd i musi zostać ukarany. Tak się stanie, powiedział w środę najwyższy przywódca Iranu Ayatollah al-Khomeini. Według ustaleń administracji Bidena, Iran nie chce doprowadzić do eskalacji konfliktu regionalnego. Administracja Bidena spodziewa się odpowiedzi Iranu w najbliższych dniach. Według jednego z amerykańskich urzędników atak miałby zostać przeprowadzony już ten weekend. Iran chce skalibrować atak, by nie przesadzić z jego skalą, mówi drugi urzędnik amerykański. Stany Zjednoczone wysyłają bezpośrednie komunikaty do Iranu, aby upewnić się, że atak nie spowoduje wzrostu napięcia na Bliskim Wschodzie. Amerykańscy urzędnicy zazwyczaj komunikują się z Iranem, z którym Waszyngton nie utrzymuje formalnych stosunków dyplomatycznych od ponad 40 lat, przez tajne kanały. Jednak teraz dzięki irańskiej misji przy ONZ możliwa jest bezpośrednia komunikacja Waszyngtonu z Teheranem. Według rzecznika Departamentu Stanu USA Matthew Millera w tym tygodniu sekretarz stanu Antony Blinken spotkał się z wyższymi urzędnikami z innych krajów, w tym Turcji, Chin i Arabii Saudyjskiej, prosząc ich o ostrzeżenie Iranu przed eskalacją konfliktu. W ciągu ostatnich kilku dni rozmawialiśmy również z europejskimi sojusznikami i partnerami. Wezwaliśmy ich do wysłania Iranowi jasnego komunikatu, że eskalacja nie leży w interesie Iranu, nie leży w interesie regionu i nie leży w interesie świata, powiedział Miller. Czyli, żeby nie było wątpliwości, ja też uważam, że wojny nie powinno być, eskalacji nie powinno być, ale tutaj to jest, przepraszam, na zasadzie takiej, Izrael może dokonywać zbrodni, zabijać dyplomatów w ataku na zupełnie inny kraj, a inni nie mogą odpowiedzieć? No, mi się wydaje, że łatwiej by było Iranowi nie odpowiedzieć, gdyby na przykład Izrael odpowiedział za to, co robi, chociaż raz. Najwyższy urzędnik Białego Domu do spraw Bliskiego Wschodu, Brett McGurk,
Ostatnio również rozmawiał z przywódcami Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Omanu i Iraku. Prowadząc rozmowy z innymi państwami, Stany Zjednoczone z jednej strony starają się zapobiec eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie, a z drugiej chcą się jak najlepiej przygotować do możliwego ataku. Cios za cios. W czwartkowej rozmowie telefonicznej z sekretarzem obrony USA Lloydem Austinem izraelski minister obrony Yoav Gallant ostrzegł, że Izrael odpowie na każdy atak Iranu. I tu jest ten element, który może doprowadzić do III wojny światowej. Iran nie będzie chciał eskalacji, ale Izrael tak bardzo w niego pierdzielnie, że wywoła tą III wojnę światową, jednocześnie nam będzie mówił, że no to przecież my musimy pomóc Izraelowi, przecież to jest nasz obowiązek. Bezpośredni irański atak będzie wymagał odpowiedniej izraelskiej odpowiedzi przeciwko Iranowi. Izrael nie będzie tolerować irańskiego ataku na swoje terytorium, powiedział Gallant. Stany Zjednoczone przewidują, że Iran użyje do ataku dronów i pocisków rakietowych własnej produkcji lub pochodzących od jego regionalnych partnerów, takich jak libański Hezbollah. Urzędnicy nie sprecyzowali, czy przewidują atak na izraelskie obiekty wojskowe czy cele cywilne. Eksperci twierdzą jednak, że to, czy dojdzie do eskalacji konfliktu, będzie zależało od skali ataku. Nasilenie i powodzenie tego uderzenia prawdopodobnie zdecyduje o tym, czy dojdzie do eskalacji konfliktu regionalnego, który może objąć także Stany Zjednoczone, wyjaśnia Mick Mulroy, były urzędnik Departamentu Obrony USA i emerytowany oficer CIA. Także drodzy Państwo, miejmy nadzieję, że się nie obudzimy rano, w sobotę, w niedzielę czy w poniedziałek i nie będzie wojny kolejnej, która oczywiście będzie nasza. No bo przecież każda wojna jest nasza. Przypominam, że jak groziło, że rozpęta się wojna o Tajwan, który jest w ogóle po drugiej stronie globu i kompletnie nie mamy tam żadnych interesów, to też nam powiedzieli przecież, że to nasza wojna. Trzymajcie się, drodzy Państwo. Pozdrawiam, do zobaczenia. Pa!